Dariusz z rolnik szuka żony szybko zamknął rozdział związanego z Nicolą i teraz spotyka się z nową dziewczyną. Mimo, że młody rolnik cieszy się popularnością, jego zachowanie w poprzedniej edycji programu nie zawsze było pozytywnie odbierane przez widzów. Został skrytykowany za niestosowne komentarze oraz brak powściągliwości, co szczególnie ujawniło się w sposób, w jaki zakończył relację z Nicolą, co dodatkowo pogorszyło jego wizerunek. Rolnik szukażony już niebawem wprowadzi widzów w 11 edycję show, ale na razie wiele mówi się o uczestnikach z poprzedniego sezonu. Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski cieszą się z narodzin dziecka, natomiast Waldemar Hilles wraz z ukochaną Dorotą niebawem również powitają na świecie swoje dziecko. Wszystko to pokazuje, jak różnie potoczyły się losy uczestników programu po zakończeniu sezonu. Darek z 10 edycji. Mimo, że początkowo wydawał się być jednym z przystojniejszych i potencjalnie najbardziej popularnych uczestników, szybko zraził do siebie publiczność. Jego dalsze losy i nowe związki z pewnością będą obserwowane przez widzów z dużym zainteresowaniem, aby zobaczyć, czy zmienił swoje podejście i zachowanie w nowym związku. Dariusz z rolnik szuka żony, znany jest z kontrowersyjnego zakończenia swojego uczestnictwa w programie. Przed kamerami, w rozmowie z Martą Manowską przyznał, że nie był przekonany do Nikoli już od początku. Po wyborze Nikoli, Dariusz szybko zorientował się, że popełnił błąd i skontaktował się z inną kandydatką. Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko. Na przykład nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania. Wyjaśnił w finałowym odcinku. Po zakończeniu programu, Dariusz wyraził niezadowolenie z tego, jak przedstawiono jego postać, oskarżając produkcję o manipulację. Również jego relacje z innymi uczestnikami programu uległy pogorszeniu, co doprowadziło do ograniczenia jego aktywności w mediach społecznościowych po kłótni z Tomaszem z 9. edycji. Ostatnio jednak, Dariusz wydaje się być bardziej otwarty na dzielenie się swoim życiem prywatnym w internecie. Udostępnił post, na którym widać go z nową partnerką, piękną blondynką, z serduszkiem w opisie. Para niedawno wybrała się na film Wieczór kawalerski, co również Dariusz chętnie udokumentował na swoich mediach społecznościowych, dodając kolejne serduszko do posta. To może świadczyć o tym, że Dariusz stara się przejść do nowego rozdziału w swoim życiu, odsuwając w cień kontrowersje z przeszłości.